Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Marina Show. Nowe odcinki. Gniew. Szał. Rzeź. Praw. Bez limitów. Bez zahamowań. Witajcie, kochani. Siema. W ostatnim live'ie ustaliliśmy, że zaczniemy jakieś misje w Darkdown. Więc jestem tu. I do dzieła, ale na początek. Przejdę się do Necronera. Zobaczymy, może coś będzie ciekawego. Jakie to dziecko malutkie. No nic. Ono może mieć lat. Młodo wyglądasz. Jesteś Necronerem? Nie no. Chyba mamy tu kolejnego detektywa. Tak. Jestem Netranerem i osobą małoletnią. Złośliwy z ciebie gnojek. Ale skoro jesteś taki bystry, to trochę cię szkoda na gnicie w Dogtown. Typie, weź się lepiej zajmij swoim gniciem. Ja se dam radę. Co za gościu. Dziwi mnie trochę, że nie ma tu Voodoo Boysów. Nie prowadzą tu żadnych interesów? Te pretensjonalne, wymalowane gnojki, co im się wydaje, że coś wiedzą o integralności sieci? Co zakładają jakieś bzdurne pułapki permutacyjne, które wystarczy odkręcić permutacjami odwrotnymi? Te śmiechu warte nadęte czopki? Mówimy o tej samej grupie. No, coś tam kręcą z Hansenem. Ale do interesów to oni się nadają, jak europejskie lodołamacze, do atakowania arasakowych fortec danych. Mikola! Nie powiem, wygadane ma. Potrzebuję porządnych demonów i haków. No, jesteś w odpowiednim miejscu, typie. U mnie tylko dobre shity, więc lepiej od razu dokup pamięć cyberdeku i mózgu. Musisz mieć w Ełbie odpowiednie repozytoria, żeby pomieścić ten pokręcony syf, który ci sprzedam. Czaisz? Czaję, mały człowieku. No i pięknie. To co? Lecimy w gorące. O w mordę, idą tego ma. Aha. No dobra. To jest generacja piąta, komponenty do wytwarzania. No dobra. Ja sobie jakieś tam zakupy tu porobiłem. Kilka. I będziemy lecieć. Nawet widać. 3 zakupy tu zrobiłem. Tyle. Kasy dałem. Teraz przy okazji. Gdzie to było? Postać. Nie to. Gdzie to kurde było? Ekwipunek? To było tu? Nie, to nie było tu. To są atuty. Ślepy. Właśnie, kurde. Dobra, tu. Nie to. Gdzie ja to miałem? Dobra, nie będę się teraz rozwodził. Blue Moon, Red Menace, Purple Force, czyli
Dobra, i na początek, co bym tu chciał wykonać, czyli dziennik. Może coś takiego na rozgrzewkę. Które to było? To jest widmo. Aha, dobra, czyli te. Co tu mamy? Aaron to nie to. Może lepiej być na mapie mi to znaleźć. Tylko gdzie ta mapa? Dobra, zadanie. Tu jest... O właśnie, wysokie progi. To bym chciał najpierw zrobić, a później zacznę. Serca Tokio, Sydney, Paryża. Teraz nadszedł czas na Night City. Bądź gotowy i szykuj się na najlepsze. O, takie zagłębie chcę. Tu jest. Sobie idę. Dobra, podbiegnijmy troszeczkę. Weźmy kredyt. Oklep bierzesz na ile ja tam mam przez metrów raptem? Co jest grane? Czemu ja nie mam podwójnego skoku? Ja coś usunęłem sobie. Chyba, że ty nie możesz skakać. Ale zobaczymy. Ja załatwiam. Skak. Coś w tym stylu. No dobra. A to co to? Tak, to pewnie jest jak kradzież auta i dostarczenie. Dobra, ale to za moment. To może być jako następne zadanie takie rozgrzewkowe. Chociaż może nie w tym odcinku akurat. Ale to tego typu zadania, więc będę tego robił w dużej ilości. Nie wiem, czy to w dół. Ale tu jest fila. Tędy mam iść. Fajnie, że masz czas na takie dramaciki. Bo przecież nigdzie nam się nie śpieszy. No pewnie, że się nam nie śpieszy. Nie przesadzaj, to zajmie chwilę. Napuszczasz na mnie jakiegoś dzieciaka? Myślisz, że jesteś kurwa sprytny? Przecież ze mną w chuja się nie leci. No, żeż kurwa to mało. Ach, kurwa! Kurwa!
ostatnie słowa? To będą moje ostatnie słowa, tak patrzę. Nie wiem, jakiś niezniszczalny chyba. No, takiego systemu to się nie spodziewałem. Napuszczasz na mnie jakiegoś dzieciaka? Myślisz, że jesteś kurwa sprytny? Przecież ze mną w chuja się nie leci. Gotowość! Kurwa! Dawaj, Niko. Leczyć. Możesz... No nie mogę. Ale lama na początku, ja pierdzielę. Czyżby on był aż taki słaby, chyba że... Napuszczasz na mnie jakiegoś dzieciaka? Może w ten sposób. Myślisz, że jesteś kurwa sprytny? Przecież ze mną w chuja się nie leci. Gotowość! Ostatnie słowa? Słowy. Może się czegoś dowiemy o tych dzieciakach, bo nie wygląda to kurwa dobrze. Co my tu mamy? Zapis rozmowy. W transporcie były dodatkowe agregaty. Dobrze, że je
Załatwiłeś. Każ dzieciakowi je zawieźć do szpitala. One już nie są dostępne. Młody zajebał. Jak puściliśmy go z towarem samego chyba. Ten Torres? Chyba kurwa żartujesz. Załatw to. Przykładnie? Zostaw go pod pręgierzem. I oczywiście chcę mieć agregaty. Nic takiego się nie powtórzy. Wiem, zadbam o to. O. Teori wszystkiego się dowiedział. Paco wisi gdzieś na pokaz. Ja pierdolę. Co za skurwysyny. Zjebałem. Ale jeśli jakimś cudem żyje, wciąż mamy szansę. No dobra, poszukaj ciała Paco wiszącego pod pręgierzem. Ajajaj. No dobra, to lecimy. Tędy. Możemy iść tędy chyba też. Dobra, mamy 150 metrów. Może tu gdzieś inaczej jest przejście. Schody. Kosia, gramy wieczorem. Będziesz? Aż tu czeka. No, jak muszę. Czujesz? Dobra, popatrzmy. Oj, coś tutaj widzę już. Konowały pierdolone. Byłeś w klinice Andersona? No, odważnie. A znasz jakieś inne miejsce, gdzie... To musi być Paco. Dzieci za darmo wymienią... Kurwa, ja pierdolę. Trzeba było skombinować pieniądze. Jak masz dwie nerki, to masz... A ta babka? Gdyby podpadła, to by wisiała obok, nie? Głos sprzedałem szmuglerowi. Kto wie? Być może. Ta, Paco Torres. 4-6 godzin temu zginął. Wcale nie tak wcześnie. Napisz do Bobs i sprawdź, co u niego. Okej. Gdzie teraz jest? Barbara, okej. To chyba o to chodzi. Co mi odpisze? Okej. Jak poszło, ogarnęliście temat. Paco powiedział, że mam nie przychodzić, bo to jego bajzer i sobie poradzi z... Aha, już se poradził. Wiesz co, Paco, jełop nie odbiera i nie odpisuje, więc standardowo się o niego martwię. Kiedyś mnie wykończy. To my to odpiszemy mu. Dobra, chyba trzeba prawdę pisać, a nie głupoty. Dopadli go, przykro mi, Bobs, naprawdę cholernie przykro. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Jezu, przecież to moja wina. Ja go wciągnęłam do psiarni. Nie katuj się tym, znał ryzyko, kiedy doczekał się... Dobra, może inaczej, to weźmiemy. Drodze do Kenny. O! Znajoma z Orbital Air mi to załatwiła. Trzymaj się, wie i jebać Dogtown. O, ludzie. No dobra. Mamy 20 minut nagrania. 20. To niecałe. To spróbujmy jeszcze teraz zadziałać z tym pojazdem. Gdzie on tu był? Gdzieś tu był bliziutko, czyli tu. Polecimy, zobaczymy co, o co z tym chodzi. O, biegnij. Teraz sobie tu broń przygotuję. Chyba lepszą broń chcę kupić. Teraz tak. Tamten tam wchodzi. Znaczy stoi.
Tu ich jest trzech. Pytanie, jak oni mają... A, co my tu mamy? Zwarcie, wykrycie, ujęcie interfejsów, szok dźwiękowy. Tu też zrobimy szok dźwiękowy. I temu też. Tego by trzeba było na początek wypalić, żeby mógł dojść w ziemię szybsze. Dobra, niech będzie wykrywanie. Zobaczcie. I zwarcie. Kurwa, czyli obraz z dronów nie kłamie. To ty, król. Ratujesz mi życie. El Capitan? Śledzisz mnie? W dok tam? Nie ciebie, auto, wyjaśnię. Ale najpierw mnie przywieź. Szybko. Źle koordynaty. They certainly don't just get murdered by rivals. What was the bro even be doing in Night City? No, folks. This is a smokescreen for something. And it wouldn't be the first time. You're old enough to remember the fourth corporate ruler. It was a wise spinner. Pytanie, czy jak przerwę to, to coś mi się stało? Jak to daleko mam w ogóle jeździć? O Jezu, 1,5 kilometra. Niestety, ale ja pewnie będę musiał wyjeżdżać poza momentu, gdzie to ja mam wyjechać. Ta, poza Ducktown. No dobra. Ale tego nie chciałbym mimo wszystko robić w tym momencie. Co się stanie, jeżeli bym został w auto czy ślub? Misja anuluje? Czy po prostu będzie auto przez to uciekało? Morde, że znowu jest ten robot pierdzielony. Nie, też jestem troszeczkę za słaby na to. Znaczy, nic nie ma tej czerwonej czaszki, ale... Aha. Heavy, dzwoniła Majko. Wczesnym wieczorem przed megablokiem. Będziesz? Jasne. Widzimy się na miejscu. Okej. Okay. Dobra, to ja robię zadanie te, które planowałem od początku, bo nie chcę za bardzo czasu tracić. I teraz tylko, które to było? Małe chmury, mały deszcz. To jest co? Przypadkowe auto, przypadkowe miejsce, nieprzypadkowe. To nie, to nie o to mi chodzi. Gwiazdy przed oczyma. Które to było? Niestety na mapie to będę wiedział bardziej. Teraz tak, to jest to? Tak, to. Jest tam akurat blisko tu. W sumie jest na górze. Dostanę. Dobra, na skróty wejdziemy. Jeszcze wyżej.
wysoko. Zresztą nie było nawet za to się chwycić. Dobra. Aha, czyli jednak niepowodzenie. Okej, czy jakiś czas widzę na to był. Kurwa. Zobaczymy. Ciekaw jestem, czy te zadanie będzie można powtórzyć. Mam nadzieję, że nie czekałeś długo. O. Chyba mieliście z Alex sporo do nadrobienia. Mhm. Ale między nami już wszystko gra. Nie marnujmy czasu, chodź. No to super. Tylko momento. Zanim. Wi, bez takich co? Ja się umawiam, jak się umawiamy, wjedziesz do mnie sprzęt, to się umawiamy, a nie takie coś. Ogarnij się następnym razem i dokończ robotę, po prostu kurwa dokończ. Aha, czyli będzie można powtórzyć, okej. Okay. Nie ma sprawy. Patrz, wystawili czujki przed wejściem. A nie wiem, czy wpuszczą nas po dobroci. Rozwalmy kilka głów i wejdźmy po trupach. Wolałbym uniknąć walki, ale jeśli chcesz w ten sposób, dobra, zróbmy to. Dobra, co by tu wybrać? Pogadajmy z nimi, poszukajmy innego wejścia. Ziemia do Wi. Spróbujmy z nimi pogadać, może nas przepuszczą. No, kto? Ja mam pierwszy? Porozmawiać ze strażnikami. No dobra. Wyglądacie jak złe nowiny. A teraz w tył zwrot i wypierdalajcie stąd w podskokach. Musimy pogadać ze slajderem. Nie ma tu żadnego slajdera. A teraz bardzo proszę wypierdalać. Wiemy, że slajder jest w środku. Po prostu przekaż mu, że chcemy się spotkać. Nie rozumiesz? Wypierdalać. Głuchy jesteś, czy po prostu głupi jak but? Tylko bez nerwów. A ty co, dziadku? Pierdol się. Okej, okay, nasz błąd. Chodź, Wi. Chcemy szukać innego wejścia? Zauważyłem ten szyb, jak tu szliśmy. Trzeba znaleźć wylot, przeczołgać się na drugą stronę i otworzyć drzwi. Dobra, poszukam. Ja stanę na czujce i będę cię asekurował. O. Co to jest? Podwójne drzwi? Aha, super. Więc jaka daleko mogę opuścić ten teren? A, tu coś widzę. Tylko teraz tak, jak tam się wspiąć? Co dalej? Stamtąd było to widać, a teraz... O Jezu. A, dobra, to jest tu. Jeszcze raz. Tu jest za tymi drzwiami. Pierdziele, no tu jest tylko nie widać. Już zaraz, czy to chodzi... O to? Nie wiem. Być może. Proszę bardzo. Dzięki. Nie za bardzo wiem, o co... Aha. O to chodziło. O ludzie,
przez przypadek to zrobiłem tak na dobrą sprawę. Co? Może ja sobie wezmę jakąś broń. Nie będzie nawet taka. Na wszelki wypadek. Dobra, tu coś jest. Farba sprayu. Nie wiem w sumie do czego mi ona by była potrzebna. Dobra, idziemy. Tam są tamci. O cholera! Może tego się nie spodziewał. Mekisa saje. Bo łaskoczemy ci zakończenia. Jak ja teraz mam używać wejść na górę? Spokojnie, to się łączy z głównym serwerem, co nasuwa mi pewien pomysł. Przygotuj się na walkę. Teraz. Nie ma dla nich ucieczki! Popełniliśmy. Znowu wgrywają programy bojowe. Wal w porty wylotowe, trzeba je zniszczyć. Zaraz będzie po wszystkim. Co z tobą? Wow, też nie, jest ciężko ze mną. No macie, nie zauważyłem tego. A nie wiem, dzisiaj to jakoś ciężki dzień. Ginę na potęgę. Masakra. Gdzie mam iść? Na tu? A nie, na górę. Dobra. Teraz wiem, że tam... Pytanie, czy tu się da przeskoczyć? Czy to tak jest specjalnie? Tak, tak. Chyba to jest specjalnie. Aha. Dobra. Okej. Okay. Które to było? To chyba było tu. O cholera! Tu się nie da nie wpaść. Mechisa saje. Jobłoga rad, Kebel. Połaskoczemy ci zakończenia nerwowe skarby, aż będziesz piszczeć. Bebak! To siłek mute! Spokojnie. To się łączy z głównym serwerem, co nasuwa mi pewien pomysł. Przygotuj się na... walkę. Teraz. Chyba... Mech! Młapę w bach! Mi tego! Dobra, ja proszę troszeczkę. Panie, wyśmiechują! Za! Znowu wgrywają programy bojowe. Wal w porty wylotowe, trzeba je zniszczyć. Gdzie żyjesz, gość? Które to są? Uważaj, muszę przeładować! Nie najgorzej bij! Dobra, teraz rozumiem. Uf.
respawn! Nie, jest przeładowany. Herbert nie chodzi, otwarcie bomb! Przeładowuję! Popełniliście błąd! To co mówi? Zlikwiduj strażników. Okej. Okay. Oni tu są. Do tego do kasie, gdyby ma posturą obaszła. Było. A, jest. To chyba ten ostatni strażnik był. Co tu mamy? Powiedz mi, czy my nosimy dzwony, ta. Nie, nic ciekawego. Dobra. Odszukaj slajdera. No dobra. A ja sobie zbieram jeszcze te rzeczy. Nie, odbiegł. O, drzazga rozwoju, fajnie. Kogo ja tu jeszcze nie przeszukałem? I kolejna. Chyba ci, co mają lepsze wyposażenie. Wydaje tutaj co jest, połącz się, uzyskamy. A i co my tu mamy? BD 55 BD. A, to. Czyli teoretycznie stąd by trzeba było zaczynać. 7A, gdzie to jest 7A? A tylko, że ono jest gdzieś daleko, hen. No dobra. BD-55 BD-55, dobra, nie, teraz chwilę.
które 50. Z temu, że nie od tego muszę zaczynać. Od tego jest tu. Tak. 55. 1C. Pierdziele. Źle zrobiłem. 55BD. Już spierdzieliłem akcję. Dobra. Źle. Trudno. Jak zły dzień, to zły dzień. Dobra, szukajmy tamtego igłowościa. Czy on tutaj? Tu nie. Raczej go nie było. Chyba, że... Ukryta część. Mogli do nas nie strzelać, nie zginęliby. Kurwa. Solomon Reed. Nie mogę powiedzieć, że za tobą tęskniłem. A ty przyniosłeś śmierć mamą Brigitte. Mnie też planujesz skasować? Skąd o mnie wiesz? Bo ja i moja świątynia stanowimy jedność. Mam oczy i uszy wszędzie. To nie świątynia, tylko nielegalna wytwórnia techu. A ty nie jesteś kapłanem, tylko zwykłym bandytą i mordercą, Slider. Mordercą? Przyganiał kocioł garnkowi. Więc jak będzie? Planujesz się mnie pozbyć tak, jak pozbyłeś się tej suki, Brigitte? Nie wiem. Jeszcze cię nie znam, Slider. Kurwa. Nie przedstawił mnie. Jestem Wilkie Lager. Ślepa furia cyberprzestrzeni. I cierń w oku NUSA. Zapomniałeś dodać, że podwójny morderca i tchórz. Przychodzimy negocjować, Slider. Jeśli jedna ze stron siedzi osaczona w narożniku, to nie negocjacje. Tylko próba wymuszenia. Kurwa, Slider, ty mówisz pomidor, a ja mówię pogódź się z tym. Także skończ pierdolić i słuchaj, co mamy do powiedzenia. Nie lubicie się z Reedem? Stare zadry z przeszłości? Ludzie, którzy z nim rozmawiają, mają zwyczaj znikać. Lub popełniać samobójstwa. No ale skoro pracujecie razem, to pewnie to wiesz. Mówcie, co chcecie. Słyszałeś o samolocie, który niedawno rozbił się w Dogtown? Masz na myśli Space Force One? Który niedawno rozbił się w Dogtown? Mhm. Na pokładzie był ktoś, kogo pomożesz nam znaleźć. Może bym to rozważył, gdybym nie był ślepy. Nie siedział na wózku i nie miał was w dupie. Wiesz, że nie masz wyboru. No to słucham. Do czego konkretnie jestem wam potrzebny? Tak po prostu? Bez targowania? Dobrze wiem, na czym stoję. Przekaz jest kurwa jasny. No to się bardzo cieszę. Że zrozumiał bez żadnych targowań. Niedługo po katastrofie SFO jedna netranerka została zaatakowana w sieci i straciliśmy kontakt. Musimy ją znaleźć. Czyli szukacie kogoś, kto cofnie się do tego dnia w sieci i prześledzi ruch. Mam w głowie uszkodzony relik. To przez niego nawiązywaliśmy połączenie, jeśli to coś pomoże. Nie wiem. Muszę na niego spojrzeć. No właśnie. Jeżeli się zgodzę, to będzie chciał mnie podłączyć, podejrzewam. I będzie mi grzebał we łbie. Zaraz tu kurwa zasnę. No to śpi.
Dobra, nie. Nie sądzę, Slider. No co? Albo to, albo nic. Wózeczek pierwsza klasa. Taka wersja premium. O. Czekamy na kogoś? Czy akurat wszyscy drapią się na ręce, Reed. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zobaczmy, co tu mamy. Widzę ślady. Ktoś zostawia za sobą kilwater danych w cyberprzestrzeni. Ja pierdolę. Nie do wiary. Pojebało was, żeby z tym do mnie przychodzić? Kurwa. Oho, chyba Slider znalazł się w mojej głowie. Nie, chyba jednak chodzi o coś innego. Co się stało? Black Wall. Wyrok śmierci. Konkrety, Slider. Wiedziałeś, że dziewczyna używała protokołu Black Walla, żeby się z tobą łączyć? What? Że co? Nie miałem pojęcia. No to teraz masz. Jakie to ma dla nas znaczenie? Jak to wytłumaczyć laikowi? Sieć ma warstwy. Różne sposoby przemieszczania się po niej. Ale jest taka jedna rzecz, której nie dotykasz. To Black Wall. Powiedzmy waszym językiem, że ta dziewczyna to chodząca bomba atomowa. Jak pierdolnie, to ucierpią wszyscy. Chroni cały cywilizowany świat przed osobliwościami z dzikiej cyberprzestrzeni. Jeśli ta wasza dwunożna atomówka rozerwie tę tamę, czeka nas pierdolony biblijny potop. No kurde. No to zwrot akcji jest w ogóle i moje myślenie o niej. I zastanawianie się, czy on mówi prawdę. Chociaż z drugiej strony chyba nie miałby powodu kłamać. To dlatego nie trzymasz się z wodobojsami z Pacyfiki, bo próbują sięgnąć poza Black Wall. Oni tylko chodzą wokół tematu, a ja mam wiele innych powodów, żeby z nimi nie trzymać. Ale trzeba mieć zdrowo najebane we łbie, żeby wsadzać chuja do kontaktu. I tak, oni mają zdrowo najebane. Dla dzikich Eziza Black Walla jesteś jak plankton, jak karalu, jak nieistotny kawałek przestarzałego kodu. Dlatego Netwatch zajebie każdego, kto zagraża integralności Black Walla. Bo tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Z tym nie ma żartów. W takim razie odnowisz połączenie między V a naszą dziewczyną. No chyba cię pojebało. Słyszałeś, co powiedział o grzebaniu w Black Wallu. To niebezpieczne. Jeszcze groźniej jest pozwolić Songbird dalej robić w nim dziury, V. Tym bardziej musimy się z nią skontaktować. Może wy musicie, ale nie ja. A ja mówiłem ci. Musimy znaleźć dziewczynę. Poza tym dobrze wiesz, że dopóki ona gdzieś tam jest, od teraz mogą wrócić po jej śladach też do ciebie. Nie, zbytne. Więc teraz pomożesz mi posprzątać tę sprawę i pourywać wszystkie nitki, które do ciebie prowadzą. No, zrobisz to i jesteśmy kwita. FIA też daje ci spokój. Kurwa! To mój szczęśliwy dzień, co? No kurde, lepszego nie było.
robiłeś to już wcześniej? Co? Czy robiłem za przekaźnik między dwoma hostami, używając protokołu Blackwalla? Jak kurwa myślisz? Potwierdź ten pierdolony przesył danych, zanim się rozmyślę. No to lecimy z tym. Zapomniałaś powiedzieć, że korzystasz z protokołu Blackwalla. Tak, zapomniałam. Ale to nie było ważne. Dużo ryzykujemy. Ja ryzykuję. Ty nie za bardzo. Blackwall i twój relik to był jedyny sposób na kontakt, gdy zhakowano SFO. Słuchaj mnie. Nie mamy czasu. Po tej walce z czołgiem znaleźli mnie ludzie Hansena. On przytrzymuje mnie. Nic mi nie grozi, dopóki robię, co mi każe. Ale musicie mi pomóc. Coś... Slider, co się dzieje? Tak. Chłopaku. Pierdolony! Blackwall! Black Sapphire. Hans zrobi dużą imprezę. Bądźcie tam. Znajdę was. Kurwa! Jest okej. Biedny skurwiel. O, usmażył się. Już po nim. Wypaliło go. A pierdole, wygląda na to, że goś nie wytrzymał. No, nie wytrzymał. Kurwa, no tak, nie wytrzymał. Wi, twój agent jest pragmatykiem, jakich mało. Popatrz, i tak by go zabił. Do rzeczy, co z Songbird? Rozmawiałem z nią. Jest cała. Powiedzmy. Potrzebuje naszej pomocy, ale jest cała. Dobra, opowiesz mi za chwilę. No dawaj, musimy się stąd wydostać. Tam mogą na nas jeszcze czekać inni wodobojsi. Na razie, Slider. No dobra, na razie. Wyłazimy stąd. No nie powiem, to troszeczkę się działo tu. Aha, okej. Sugeruję, że coś tu jeszcze będzie. I koniec. Za dużo. Bym chciał coś innego. Dobra, może inaczej. Oznaczmy sobie ich. Żebym ja wiedział przynajmniej, gdzie oni są. No, zaznacz się. W razie widzę trzech. Aha, i tam jest czaszka, czyli tamten jest mocny.
Dobra, to tego będzie trzeba jednak tak likwidować. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ten Ritu? A, dobra, tu jest. Dobra. Zaczynamy, nie ma co. Aj, tam też jeszcze jeden. A co jest? Wyzwań! A tu czemu grząs? Przeładowuję! Tak, też przeładowuję. Dobra. Tam jest na górze. O, to jest czerwona. Zajebiście, no kuźwa, zajebiście. Przyłóż się trochę, bo będzie z nami źle! No co ty mnie powiesz? A? A ten stoi, co? Popełniliście błąd! Kogoś spaliłem. Zaraz tak. Będzie po wszystkim. Zaraz to trzeba wejść. Nie ma dla nich ucieczki. No ucieczki na pewno nie ma. Ja się obawiam jednak. Koczek jest wyłączony. Brakowało mi tego! I do cholery! Zabiją nas tu! Przyłóż się trochę, bo będzie z nami źle! Przestań mi to powtarzać. Zaraz będzie po wszystkim! Dobrze, że żadna się nie wtrąca. To będzie koniec? Popełniliście! Przejdźmy trochę dalej i pogadajmy. No dobra. Okej. Chodź tu, Rit. Przecież on cały czas ma broń. No? Songbird, co ci powiedziała? Że używa Blackwalla. Nie wypierała się tego. Musimy ją szybko znaleźć. Powiedziała ci, gdzie jest? Ona potrzebuje pomocy. Hansen ją dorwał i trzymał u siebie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Prawdę mówiąc, nie mogło być gorzej. Black Sapphire. Hansen robi tam jakąś imprezę. Powiedziała, że tam nas znajdzie. Czymkolwiek jest od Black Sapphire. Spójrz tam. Najwyższy wieżowiec obok budynku z jebitnym monitorem. Widzisz? Niedoszły hotel, w który władowano miliardy euro dolarów. Obecnie ulubione miejsce Kurta Hansena.
Prawdziwa forteca w środku Dogtown. Nie da się tam tak po prostu wejść. I nie sądzę, żebyśmy mieli kogoś, kto nas tam wprowadzi. Ja i Alex będziemy musieli uruchomić nasze kontakty. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ty też się zastanów, czy nie znasz tu kogoś. Znam miejscowego fiksera, Mr. Hans. Mogę do niego zadzwonić. Mhm. Zrób to. Będziemy w kontakcie. Dobra, czyli na pewno w tej akcji ja się naprawdę muszę dobrze uzbroić i rozwinąć postać do naprawdę wysokich poziomów, bo tam na pewno nie będzie łatwo. A zadzwoń do Mr. Hansa. Dobra, zróbmy to jeszcze w tym odcinku. Hans, dzwonię z prośbą o przysługę. Prosto z mostu, to lubię. Muszę dostać się na nadchodzącą imprezę w Black Sapphire. Może od razu do Pentagonu? Black Sapphire to nie Konpeki Plaza. Wchodzi się tam tylko na zaproszenie Hansena. To miejsce jest jego twierdzą. Na pewno jest jakiś sposób. No dobrze. Słuchaj. Zaproszę ci nie załatwię, ale będę może miał coś innego. Jednak muszę poprosić cię o coś w zamian. Reputacja to waluta. Gdy jej używasz, naciągasz linę. Trzeba naciągać tak, żeby nie pękła. Rozumiesz? Ale rzeczywiście. Rozumiem. Muszę pomóc ci zarobić trochę reputacji. Dokładnie. Pomóż mi, wykonaj dla mnie parę zleceń. Wzmocnij moją pozycję w Dogtown, a wtedy ja pomogę ci z Black Sapphire. A może przekupić kogoś? Pieniądz to waluta biedaków. Reputacja, informacja, przysługa to są silne waluty. Trudno je zarobić i łatwo roztrwonić, ale mają wysoką wartość. Nie przekupisz nikogo w Black Sapphire, odkąd Hansen kazał zabić tych, którzy brali w łapę na boku. Koniec tematu. Nie dałoby się tego przyspieszyć? Nie mam zbyt wiele czasu. Chcesz, żebym ustrzelił ci gołębia, Vi? To przynieś mi amunicję. Zainwestuj. W porządku, Hans. Mamy umowę. Cieszy mnie to. Do usłyszenia. No dobra. Ja na ten moment zakończmy ten odcinek. Wystarczająco już w tym odcinku lamiłem, bo nie pamiętam takiego odcinka, że masz tak bardzo lamił. No ale pewnie przypomnijcie mi w komentarzach. Dobra. Tymczasem ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania. Jakieś łapki, suby. Przyda się. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my
My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.